No siemaneczko wszystkim. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie o moim super bambusie, czyli Phyllostachys negra. Nigra, przepraszam, Phyllostachys nigra. Już wam pokazuję, jak wyglądają jego tutaj pędy. Zobaczcie, on naprawdę fajnie wygląda. Tegoroczne pędy są zielone, a po roku czasu robią się czarne. Widzicie, tamte są już w ogóle na maksa czarne, bo są kilkuletnie. I teraz tak, ten bambusik rośnie u mnie tutaj czwarty rok. No, na początku były ze 4-5 takich cienkich pędów. On miał niecały metr, jak był kupiony. No i słuchajcie, czwarty rok i zaczął mi się rozłazić. Tu na wiosnę już wykopałem część pędów, ale niestety nie udało się wszystkiego, jak widzicie tam. No tu jest co prawda tylko 2 metry od rośliny, ale widzicie, tutaj są jakieś tam pędziory, tam wychodzi jeden. Tu w ogóle wyróży, a tu jest ten, który w tym roku wyrósł, widzicie? Taki wyrósł sobie tutaj i rośnie. Ale to jest jeszcze nic. Idziemy, zaraz wam pokażę z drugiej strony. Tutaj zaczął się trochę rozłazić, ale to też jest nic. Słuchajcie, tutaj 3 metry od rośliny wywaliła taka dzida. Ja to się śmieję, że to jest pilot. Taki, który pierwszy sobie idzie i sprawdza, czy jest ok, czy można rosnąć. Tak? No to jest 3 metry od rośliny matecznej. Tutaj jakieś drobne odrosty, które były koszone, jak się kosiarką trawę kosiło. No i słuchajcie, no zaczyna mi się rozłazić, więc no już zapadła decyzja, kupuję mu barierę korzeniową, tak żeby się za bardzo nie rozlazł więcej. Jak będę, jak wykopę dookoła ten otwór pod barierę, to wtedy pozbędę się tych odrostów, które są dookoła, zostaną wykopane, przesadzone w jakieś tam większe doniczki. Będą do, że tak powiem, będą mogły zmienić miejsce swoje wzrostu. Także tak, tak wygląda karpa. Ona oczywiście jest zimozielona, czyli zimą nie opadają te listki, tylko są ładne zielone. Co się dzieje, jak popada śnieg? On po prostu przygniata tą roślinę. Te pędy są na tyle elastyczne, że one się po prostu kładą i sobie zimuje pod śniegiem. Ja go w ogóle niczym nie ukrywam. Także on sobie w 100% radzi w naszym klimacie i ma się bardzo dobrze. No dobra, koniec gadania, biorę się za kopanie. No, witam was kolejnego dnia. Niestety wczoraj nie udało mi się nic zrobić, także dzisiaj się biorę za montaż bariery. Nie kupowałem bariery. Mam taki stary pas transportowy. No wiecie, jak są w fabrykach gdzieś do transporterów używane takie pasy gumowe. Myślę, że to w zupełności wystarczy. To jest solidne, grube, na 100% bambus tego nie przebije. Przymierzyłem sobie, że potrzebuję taki kawałek. Niestety nie miałem takiego jednego długiego, więc robię go z dwóch kawałków i przy okazji pokażę wam, jak będzie u mnie wyglądało łączenie. Łączenie będzie wyglądało tak. Mam taki płaskownik, taką bednarkę ocynkowaną, która ma pełno dziurek i z drugiej strony to samo. Jak widzicie, dociąłem sobie po prostu na wymiar, skręciłem śrubami i no bo podobno bambusy uciekają, tak? To sobie myślę, jak tu zrobić, żeby mi nie wyszedł, bo jakbym połączył jeden z drugim, tak wiecie, na płaski, jedno na drugie położył, no to doszedłby bambus i by sobie przez prześwit jakiś tam wyszedł, tak? A tutaj będzie szedł, ciach, skręci sobie i pójdzie do środka bryły korzeniowej. To samo z tej strony. Tak sobie wymyśliłem. Nie wiem, czy dobrze, ale to już wy ocencie. Mi się wydaje, że będzie to działać. Także takie dwa płaskowniki, takie badneraczki ocynkowane. Te śruby jeszcze sobie smarem zabezpieczę, żeby nie zgniły za szybko. No bo to niestety piąteczki, ale one tam nie będą w ziemi pracować, one mają tylko trzymać te płaskowniki razem. Tak się zastanawiam, może jeszcze tu dokręcę ze dwie, żeby to było
tak porządniej, mocniej skręcone. No i słuchajcie, przygotuję sobie później tu na końcu płaskownik i tam, żeby też to łatwo mieć skręcić. No i idę się brać za zakopanie rowku wokół po prostu tego bambusa. Słuchajcie, wziąłem się za kopanie. Takie zostawienie bambusa na 2-3 lata, to słuchajcie, to jest największy błąd, jaki można zrobić. Właśnie się teraz na własnej skórze przekonałem. Zobaczcie, tutaj on po 2-3 metra miał kłącze, to jadę wszystko dookoła i wyrywam. To jest po prostu Armagedon. Zobaczcie. O, proszę, kasadzonka, pyk. I tu idzie. Nie idzie tego inaczej wyrwać, tylko trzeba wykopywać. Także, a to w zeszłym roku przeciąłem jeszcze w tamtym miejscu. Myślałem, że on poszedł tylko i że wyrwałem wszystko. A zobaczcie, widzicie tą nogę tutaj? I tam takie dwa kawałeczki i tu coś wyrasta. No cholera by to wzięła. No nic. Będę musiał tutaj tą grządkę wszystko poutylizować. Także warto od razu wkopywać barierę, naprawdę. Nie czekać. Że ja się biorę dalej za robotę, a wy się uczcie na moich błędach. Dobra. Jak widzicie, już jest wyryte. Wyryte jest z dobre 50 cm, nawet chyba z 55. Ale jak widzicie, do tego miejsca tylko rośnie bambus. Dalej już jest piasek. W sumie dalej to nawet nie mogę już wykopać, bo jest taki, no pełno kamieni, taki żwir jest, także roślina na pewno też tam nie wejdzie głębiej, więc no tak to wygląda. Tak tu jest wyryte, wszystko elegancko. Także nie pozostaje mi nic innego, jak teraz wrzucić tą barierę. No i będziemy uzupełniać ziemią, tak, od środka. No ona będzie wystawać z 10 cm, może z 5, bo jest 60 chyba 2 cm szerokości dokładnie. Także zobaczymy, czy to wystarczy, żeby kolegę bambusa zatrzymać. Jeszcze wam pokażę z tamtego miejsca koło róży, wyrwałem taką malutką sadzoneczkę. Zobaczcie, jakie to ma kły. O, i to jest tegoroczna sadzonka. O, no ze 2,5 metry. Także do kastry ją wrzucę. Niech sobie rośnie. No i dobra, tak to wygląda. Bariera wsadzona. Powiem wam, że musiałem jeszcze to trochę obciąć, bo nie chciała mi się nasunąć, ale generalnie jest spoko. Fajnie to wygląda. Tak jak mówię, z pół metra jest w ziemi, z 10 cm nad ziemią. Akurat tam się jakieś trawy skoszonej czy czegoś można nawalić, jakiegoś obornika, cokolwiek, żeby trochę nawieść tą roślinkę i będzie gitarka. Także teraz tylko uzupełnić i cieszyć się tym, że już nie ucieka. I mam nadzieję, że już tutaj dookoła nic nie znajdę w przyszłym roku. Bo powiem wam, że no w tym roku bardzo dużo tych uciekinierów było. Także zasypujemy. No i dobra, jak widzicie już bambusik ogarnięty, bariera wkopana. Mam nadzieję, że już nie wylezą nigdzie tutaj bambusiątka. Tak to wygląda. Tam mogę sobie teraz naładować jeszcze jakiegoś obornika czy tam trawy koszone i tak dalej. Także będzie bambusek sobie mógł ładnie rosnąć. No i zobaczcie, tutaj mam taką ładną sadzonkę. Wsadzę ją zaraz w wiaderko. O, wysokości takiej. Tutaj jest druga sadzoneczka. Też elegancka. Zobaczcie, też zaraz pójdzie do wiadra. Jakby ktoś był zainteresowany z okolic tutaj Łodzi albo z Gierza, to zapraszam do kontaktu. Te dwie w zasadzie można od razu wsadzać w grunt, jak ktoś ma miejsce. A te resztę gdzieś wrzucę chyba do kastry i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczcie, jakie to były
kły. To jest istne szaleństwo. Także teraz już nie będziesz tak rozłaził. Trzymajcie się, na razie. Cześć.